majątkowe wynoszą 9 720 000 zł i to są głównie środki wszystkie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaraz je Państwu omówię, co wchodzi w składnik. I oraz pomoc finansowa od gmin. I tu widzimy, że jest to niebagatelna kwota, bo ona wynosi 1 628 500 zł. I tu chciałem zaznaczyć, że w takiej sytuacji, że oto sięgamy po środki zewnętrzne, a mamy zdecydowaną pomoc wszystkich gmin z całego powiatu, solidarnie gminy zobowiązały się dokładać do tych inwestycji do udziału własnego 50%, czyli powiat 50% i po stronie gminy, przez którą przebiega dana inwestycja, tam gdzie jest realizowana, również 50%. Także tu się należą szczególne podziękowania za tak dobrą współpracę wszystkim gminom w całym powiecie. Wydatki bieżące. I wydatki na 2020 rok planowane są w wysokości 80 666 324 zł, więc jak ktoś już szybko policzył, one są nieco mniejsze od, nieco większe od planowanych od dochodów. No i na ten cel niestety jak zawsze musimy zaciągnąć kredyt. I wydatki majątkowe. Wydatki bieżące, podział jest podobny, zmieniają się procenty i cyfry. Planowane przychody i rozchody. Planowany kredyt w wysokości 6 020 000 zł. Głównie jak widzimy, wysokość cyfry wskazują, że przeznaczamy to na spłaty kredytów z lat ubiegłych i spłaty pożyczek z lat ubiegłych. Planowane zadłużenie na 2020 rok wynosi 17 486 014 zł, 416 zł. Jest on, zadłużenie to jest mniejsze niż planowane było na ten 2019 rok.